kolejnej części. Będzie to krótka część, szybko, treściwie i na temat. A będzie to część na temat konkursu. Tak. Zanim jednak tutaj omówię, na czym rzecz polega, jeszcze zaprezentuję wstęgę, którą we wcześniejszej części rozbiłem. Tutaj już z literami. Tak, na nowy rok, żeby fajnie było. Jest zabejcowana całość. Chyba to jest palisander. Następnie przetarte, nałożony wosk. I w ten sposób to się prezentuje. Jest czytelne. Także chyba jest dobrze. Dobrze, wracając do tematu konkursu. Postanowiłem, że zachęcę innych do próbowania swoich możliwości. Jeśli ktoś jeszcze nie przekonał się do tego, aby spróbować wbić to dłuto w materiał, to może zacząć od projektowania. A co zaprojektować? Najlepiej na początek coś prostego z punktu umiejętności i wybrałem temat logotypu. Logotyp jest to logografika składająca się ze znaków pisanych. Tak to chyba się określa. Czyli dla przykładu tutaj rozrysowałem tak na szybko. Jest sobie znaczek. Tutaj są dwie litery. Litera S oraz litera R. Czyli SR. Są to pierwsze litery, czyli inicjały mojego imienia oraz nazwiska. Jeszcze powinna być litera Z, ponieważ to jest Esz, ale jako twórca mam możliwość wykonania tego bez litery S i tak też zrobiłem. I właśnie o to chodzi. Zamyka się to w formacie 15×15 cm. Przyciąga wzrok, interesuje, spełnia swoje zadanie. I na tym właśnie konkurs polega. Tutaj gdzieś poniżej wyświetli się adres mailowy, na który należy przysłać swój może jeden projekt, żeby nie było tych projektów, tak powiem, hurtowo przysyłane. Jeden projekt logotypu. Umówmy się, może, że może to być jedna litera, albo maksymalnie trzy litery, czyli tak jak tutaj SZ mógłbym jeszcze zmieścić, od 1 do 3 liter. Ma być to na tyle czytelne, czy też nieskomplikowane, aby w formacie 15×15 cm było czytelne, żeby nie wypełniało tej powierzchni na przykład drzewo, że wyrośnie coś, ani tutaj tła nie będzie. Czyli w sumie, aha, co będzie, wiadomo, konkurs, musi być jakaś nagroda, tak? Tak pomyślałem, że skoro ktoś już poświęci czas, tam więcej niż te 5 minut i zaprojektuje fajny logotyp ze swoimi inicjałami, czy też z czyimiś inicjałami, no to ja ten logotyp wyrzeźbię. I spośród projektów, które zostaną przysłane, wybiorę, powiedzmy, no nie powiem ile na razie, albo powiem 5 logotypów o formacie 15×15 cm i je wyrzeźbię. Następnie pewnie odeślę do autorów owych logotypów.
Myślę, że jest to fajna rzecz, fajny upominek, jakiś gadżet, można tak to określić. Także zachęcam do spróbowania swoich możliwości w rysowaniu, na początek rysowaniu, tak? A ja później przedstawię to w drewnie i może to właśnie będzie impulsem dla niektórych, aby właśnie poprzez tą drogę spróbować najpierw rysując to, co ma się w głowie, logo. I to jest też dobry sposób, poświęcając czas, wyobrażając sobie coś, grafikę, czy też ten, to przychodzi logotyp, już w głowie widzimy to, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeśli już uda nam się to na papier przełożyć, nawet w prostej formie, następnie odbić na drewno, na materiał, to już mamy, no, może nie z górki, ale łatwiejszą drogę niż brać gotowca i dopiero go wzrokiem, że tak powiem, poznawać, rozpracowywać. Bo tworząc samemu logo, logotyp, my go tworzymy, my znamy jego podstawę, to dlaczego jest taki, a nie inny, i to pomaga właśnie w późniejszym rzeźbieniu. Także już nie przeciągając, adres mailowy się pokaże i tak jak mówię, najlepiej zrobić sobie kilkanaście typów logotypów, a wysłać jeden, który według Was wyda się najbardziej odpowiadający wizualnie. Także zachęcam do spróbowania. Aha, jeszcze czas. Powiedzmy, że od dnia emisji tego filmiku, no, 2 tygodnie. Myślę, że będzie wystarczającym aż na to czasem na rozpracowanie projektu. Także powodzenia i odezwę się niebawem.